Roza Brodawkowata, występująca też pod pseudonimem Betula Pendula, dostarczająca leczniczych soków i ciesząca oko połączeniem dwóch kontrastujących kolorów. I tu, od tych krzykliwych kolorów, rozpoczyna się nasza historia. Ordo Fratrum Domus Hospitalus Sancte Maria Tedonicorum in Jerusalem, znany również szerzej jako Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powstał w roku 1190. Dość prosty logotyp tego zakonu do dziś budzi w zdrowym odłamie polskiego społeczeństwa powszechną odrazę. Mało kto jednak wie, że kolonizatorskie zapędy owych rycerzy można było dostrzec nie tylko na polach Grunwaldu. To właśnie w lasach Pomorza Zachodniego, takich jak ten, rozpoczęła się krzyżacka kolonizacja. Idealna do uprawiania germanizacji była właśnie Betula Pendula, której kolory miały przypominać o sile wielkiego zakonu krzyżackiego. Już rozpiętość korzeni i korony przeciętnej i pozornie niewinnej brzuski wskazywała na mocarstwowe i zarazem perfidne predylekcje narodu niemieckiego. Szybko okazało się jednak, że Betula Pendula ma własności konformistyczne. Żyjące w uśpieniu brzozy ukrywały się, symulując swoją domniemaną polskość. Paradoksalnie okazywały ją nawet w trakcie zaborów, dając schronienie powstańcom listopadowym czy styczniowym. Wszystko zmieniło się jednak po krwawych wydarzeniach radzieckiego października w 1917 roku. Wówczas brzozy znów zmieniły swoje stanowisko polityczne o 180 stopni. Nowe, komunistyczne sadzonki Betuli Penduli wyrastały na krwi popów i wrogów zbrodniczego systemu. Jedna z większych populacji Betuli Penduli powstała właśnie w tej okolicy. W Smoleńsku, w Katyniu. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej armia radziecka zebrane tutaj nasiona próbowała zasadzić nad Wisłą. Nie wszystkie nasiona przyjęły się na dziewiczej polskiej ziemi, jednak komunistyczna propaganda wykreowała swój własny, wypaczony obraz rzeczywistości. Podest dla Lenina, belki stropowe w kołchozach i kolby karabinów Mosin-Nagant. Te fundamenty systemu komunistycznego powstały właśnie z brzozy. Kiedy na ziemiach polskich zapanowała Czerwona Horda, przy pomocy środków masowego przekazu Polaków próbowano przekonać do pokochania konformizmu brzozy. Na ów konformizm szybko wynaleziono jednak receptę. Dęby, sadzonki wyklęte, które miłośnicy PGR-ów wyrwali z nienawiścią gołymi plebejskimi rękoma. Ale o tym opowiemy w kolejnych odcinkach.